W ramach przygotowań do egzaminu gimnazjalnego chciałam omówić zadanie z badania diagnostycznego w klasie trzeciej gimnazjum. Do dzbanka wlano dwie jednakowe butelki soku. Ile takich samych butelek wody należy dolać do dzbanka, aby sok stanowił 25% napoju? Zadania tego typu znajdują się w podstawie programowej, dlatego podobne mogą pojawić się na egzaminie gimnazjalnym. Chcąc rozwiązać to zadanie, możemy przyjąć dwa toki myślenia. Pierwszy. Sok stanowi 25% objętości napoju, czyli 1/4. Skoro w całości napoju 1/4 to sok, należy zauważyć, że woda stanowi 3/4 objętości napoju. Do dzbanka wlaliśmy dwie jednakowe butelki soku, dlatego do dzbanka należy wlać jeszcze 6 butelek wody. Zadanie również można rozwiązać wykorzystując proporcje. Dwie butelki soku stanowią 25% napoju. X butelek wody stanowi 75% napoju. Zamieńmy procenty na liczby. Dwie butelki to 0,25 napoju. X butelek wody to 0,75 napoju. Wartości rosną w tych samych kierunkach, jest więc to proporcjonalność prosta. Warto zapamiętać, że w tego typu zadaniach, gdzie z proporcji chcemy obliczyć x, mianownikiem jest wartość po przekątnej do x, a licznikiem iloczyn pozostałych wartości. Otrzymujemy więc x równa się 2 razy 75 nad 25. Rozwiązując to równanie otrzymujemy taki sam wynik, to jest 6.